Jakub Chucki. Zapraszam. Jakubie, czy wybrałeś sobie pytanie? 1 do 30. 10, proszę cię bardzo. Bogactwo czy przygoda? Przygoda. A dlaczego? A bogactwo nie może zapewnić przygody? Nie. Takie podchwytliwe było. No to mimo wszystko i tak jednak przygoda. Przygoda. Nasz człowiek. Przygoda pomimo bogactwa. Oczywiście. Albo dzięki, nie wiem, dzięki bogactwu to tak ciężko faktycznie. Skąd do nas przyjechałeś? Obecnie mieszkam we Wrocławiu, natomiast urodziłem się w Czechach i tam się też wychowałem. Także generalnie przyjechałem z Czech, ale obecnie z Wrocławia. Mówisz czeski? Tak, tak. Ja mieszkałem tam do matury. Po maturze przyszedłem studia do Polski. Powiedz coś po czesku. A co? Coś. Szukać. Nieco. Szukać. Nieco. Powiedział coś po czesku. Bardzo dobrze. A coś jeszcze? Nieco widz. Nieco widz. Bardzo ładnie mówisz po czesku. Powiem ci jak na Czecha. Dziękuję serdecznie. Powiedz, co nam przygotowałeś? Co nam zagrasz? Będą dwa utwory autorskie. Utwory autorskie? Obydwa smutne niestety. Przygotowałem trzy. Ostatni miał być wesoły, on jest krótki, więc zrobimy dwa długie i smutne. Nie ma sprawy, ja lubię smutne piosenki. No mam nadzieję, że wszystkim się spodoba. O, no to bardzo dobrze. A zdradzisz nam ich tytuły, czy one nie mają tytułów? Znaczy oczywiście. Pierwszy utwór nazywa się Urwali ci skrzydła, syneczku. A drugi to jest taki historyczny liryk Baldwin IV trędowaty. Ja o tym jeszcze trochę potem powiem, żeby się wszyscy zrozumieli, o co chodzi. Faktycznie brzmi smutno. To nie przedłużajmy. Jesteś gotów? Oczywiście. Jakub Chucki.